Cześć! Jeśli trafiłeś na ten film, to prawdopodobnie zainteresowany jesteś fotowoltaiką, a może zainteresowany jesteś działaniem pompy ciepła. Zapraszam Cię serdecznie do obserwowania tego kanału. Słuchaj, a tak jeszcze przed programem, słuchaj, ile można z takiej farmy fotowoltaicznej w ogóle zarobić? Da się na tym w ogóle z tego żyć? Zależy od wielkości farmy, ale możesz mieć nawet milion przychodu rocznie. Będziesz miał tutaj możliwość zobaczenia wywiadów z bardzo ciekawymi ludźmi. Prawda jest taka, że dzisiaj duże firmy energetyczne, jeśli mają być skoncentrowane na produkcji energii z paliw kopalnych, obojętnie czy to będzie węgiel, czy to będzie węgiel brunatny, gaz, czy olej napędowy, to bez większego znaczenia. Są skazane na wymarcie. Ci goście, którzy dzisiaj grzeją tyłki na wysoko postawionych stołkach za duże pieniądze, oni i tak są jak dinozaury, skazani na odejście. A może chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat działania fotowoltaiki i innych urządzeń związanych z OZE i nie tylko? W naszym urządzeniu jedynym kosztem jest koszt inwestycji. I przez 10 lat gwarancji. Moduł firmy Volt Solar Moduł 170 W, więc dwa takie panele mamy, czyli będziemy mieli razem 340 W. Zobaczymy, jak długo będą ładowały te panele akumulator, który jest tutaj też w zestawie. To polecimy teraz po akumulatorze. 110 amperogodzin. Ok, instrukcja obsługi koniecznie trzeba będzie przeczytać, bo, że tak powiem, raczej nie będę wiedział, jak to połączyć. Waltek z kanału Pompy Ciepła PV poprosił mnie, żebym wyjaśnił Państwu, dlaczego napięcie w sieci energetycznej w przypadku posiadania fotowoltaiki tak bardzo rośnie. I zapraszam na króciutki wykład na ten temat. Ile? Czytam i nie dowierzam. Podobno nowi prosumenci będą mieli 40% możliwości odzyskania energii z sieci tej wysłanej. W moich filmach znajdziesz testy urządzeń i inne ciekawe informacje. Zapraszam Cię serdecznie. Okap. Teraz widziałem, że są bardzo fajne pomysły takie, że łączymy sobie okap z kuchnią, czy to indukcyjną, czy jakąś gazową, i ten okap nam współgra, czyli sam się załącza. Załącza, reguluje moc. Nie mam tego, ale będę miał. A co jest najważniejsze? Zupełnie nic nie chcę Ci sprzedać, bo nie o to mi zupełnie chodzi. Ja jestem bardziej za tym, żeby pokazać Ci w praktyce, jak to wszystko wygląda, bo jak kiedyś sam szukałem takich informacji, nie mogłem ich po prostu znaleźć, dlatego też zapraszam Cię serdecznie na kanał. Chyba zapomniałem o najważniejszym. Oczywiście zapraszam Cię na kanał Pompa Ciepła i PV. Tylko że jeżeli chodzi o monobloki, to też jest możliwość, żeby nie było tej wewnętrznej jednostki, prawda? Tak, producenci mają różnie. Ja przykład producent, którego ja tak bardzo lubię, którego nie wymienię. Na literkę B tylko możemy powiedzieć, więcej B, nie będziemy mówili. Z grupy też B. Wszystko na B po tak, prostu. B. Czyli B. Ona jest B. B jest strasznie. Ona ma w środku jednostkę wewnętrzną, tak? Czyli jednostka wewnętrzna posiada w sobie tam dogrzewacz, grzałkę, tak zwane, plus elementy rozdzielające pracę, jakieś tam zabory trójdrożne. A może coś fajnego produkujesz i chciałbyś to pokazać szerszej publiczności? Jeśli będzie to spełniało moje oczekiwania, chętnie pokażę to na kanale. Zapraszam Cię do współpracy. Link masz w opisie. Słuchaj, a jeśli jesteś zainteresowany zadaniem pytania wśród ludzi, którzy chętnie Ci na to odpowiedzą, zapraszam Cię serdecznie na grupę Fotowoltaika i Pompa Ciepła, Użytkownicy i Porady, link w opisie. Jeśli 450 czy 500 km wywożę z domu, to ja potrzebuję sobie doładować tam 200-300 km zasięgu i to będzie mnie kosztować 50, może 100 zł, a potem sobie taki nocleg kombinuję, żeby tam się załadować zazwyczaj też za darmo. Więc to nie jest tak, że jak jadę trasę, to tankuję po 2 zł za kilowatogodzinę. Jadąc trasę, ja coś tam gdzieś podładuję. Tak jakbym dzisiaj na przykład, gdyby ta ładowarka była już płatna, no to bym zapłacił za to podładowanie się tam 14 zł. No to teraz, jak już wszystko wiesz, to oczywiście zapraszam Cię do tego, abyś przyłączył się do nas i do zobaczenia w następnym filmie. Generalnie w Letnicy z Katowic wydaje decyzję na podstawie własnego widzimisię. Absolutnie nie stosują się do obowiązujących przepisów prawa. Absolutnie nie stosują się do obowiązujących przepisów prawa. A więc nie czekaj. Kliknij w subskrybuj i dzwoneczek, abyś był powiadomiony o wszystkich nowych filmach na kanale. Dziękuję i do zobaczenia.